Na ostatnim filmie z Rocket Areny, który znajdziecie tutaj na górze, opowiadałem wam o Flux, czyli o nowej zawodniczce, która dołączy do gry wraz ze startem pierwszego sezonu. Ale właśnie zeszło embargo, w związku z czym mogę opowiedzieć wam o całej zawartości, którą znajdziemy w grze w pierwszym sezonie. Ten odcinek powstał we współpracy z Electronic Arts, za co ja im serdecznie dziękuję, a tobie życzę miłego oglądania! Tak jak już mówiłem na początku, pierwszy sezon rusza już 28 lipca, także niewiele czasu oczekiwania nam zostało i tak jak w każdym sezonie, również w pierwszym wprowadzony do gry będzie nowy bohater, nowe mapy oraz nowe sposoby do gry. Cała ta zawartość jest oczywiście darmowa, to za co będziemy mogli zapłacić będzie karnet bojowy, który zostanie również wprowadzony wraz ze startem pierwszego sezonu, ale karnet bojowy oprócz tego płatnego będzie również bezpłatny i z tego bezpłatnego karnetu oprócz skórek, które będziemy mogli tam zdobyć, będzie można zdobyć również 250 Rocket Fuel, czyli płatnej premium waluty, która obecna jest w Rocket Arenie. A z tego płatnego karnetu, jak widzicie, mamy trzy piękne, legendarne skórki dla Kai, Amfory oraz Plinka. Bardzo fajne skórki, chciałbym je zdobyć, no ale to pewnie trzeba będzie trochę pograć, żeby je odblokować. Do tego w tej płatnej wersji karnetu do zdobycia będzie aż 1500 Rocket Fuela, czyli tej płatnej waluty. Pamiętajcie, że karnet kosztuje 950, czyli kupując raz karnet i go wypełniając w 100% będziecie mieli kasę na następny karnet w drugim sezonie, a jeszcze zostanie 550 tej płatnej waluty na zakupy innych skinów czy innych rzeczy w grze. Także naprawdę myślę, że warto raz zainwestować w karnet, jeśli dużo gracie w tą grę, bo potem będziecie mieli w każdym sezonie darmowy karnet, jeżeli będziecie wypełniać ten poprzedni. Wraz ze startem pierwszego sezonu ruszają rankedy na poważnie. Co prawda rankedy były już dostępne teraz przed pierwszym sezonem, ale w pierwszym sezonie zostaną one i ruszamy raz jeszcze. Tak wyglądają wszystkie poziomy od 1 do 50. Pamiętajcie, że 50 ranga jest najwyższą rangą w Rocket Arenie. Ciekawe, kto z was zdobędzie najwyższą rangę. Ja pewnie będę walczył, żeby coś tutaj zdobyć, ale już teraz było całkiem trudno i już koło 10 poziomu naprawdę zaczynają się schody. Szkoda, że twórcy nie udostępnili jasnych zasad, za co się spada, za co się wzrasta i o ile punktów ci brakuje do awansu czy do spadku do następnej rangi. Każdy sezon w Rocket Arenie będzie tematycznie związany z jedną z lokacji w grze i nie inaczej jest w pierwszym sezonie. Pierwszy sezon będzie tematycznie powiązany i będzie kręcił się wokół Boom City, czyli jednej z lokacji w grze. Tak będzie wyglądał ekran pierwszego sezonu Rocket Champions Tour Boom City. Podczas pierwszego sezonu Rocket Areny dostaniemy również dwa eventy i pierwszy z eventów rusza już 11 sierpnia. Będzie to wakacyjny event Blast in Paradise, czyli wakacje, piłka plażowa i wszystko, co się z tym wiąże, w związku z czym dostaniemy nowe tryby, nowe zadania do wykonania, żeby zdobyć nowe skórki, dwie nowe mapy oraz nowy tryb właśnie piłki plażowej. Tryb bardzo przypomina zwykły tryb Rocket Ball, który jest dostępny już w Rocket Arenie, ale jak widzicie, piłka jest teraz ogromna, piłka jest plażowa. Myślę, że fizyka, która jest w tej grze, sprawi, że to będzie jeszcze śmieszniejsze i jeszcze bardziej emocjonujące niż zwykła piłka. Zobaczymy, to już 11 sierpnia ten tryb ruszy. A jeżeli chodzi o dwie mapy, które wtedy zostaną dodane do gry, to pierwszą z nich jest Grand Harbor, czyli Wielki Port. Mapa wygląda bardzo fajnie, pośrodku rozwalony statek, dużo wody, dużo wodospadów. Myślę, że będzie tam dużo fajnej zabawy. Zobaczymy oczywiście, jak ta mapa wyjdzie w grze. Mam nadzieję, że jest dobrze zbalansowana, że nie ma tam żadnych błędów. Natomiast drugą mapą, również piracką, również wakacyjną, jest Lagoon of Doom. Ta mapa, powiem szczerze, że wygląda jeszcze fajniej. Jest na środku jakiegoś dużego oceanu, także wygląda naprawdę spektakularnie. Fajne nawiązania pirackie. Mam nadzieję, że również na tej mapie się będzie dobrze grało. Te dwie mapy i nowy tryb, czyli piłka plażowa, pamiętajcie, będzie dodany wraz ze startem pierwszego eventu w pierwszym sezonie, czyli 11 sierpnia. Ale to jeszcze nie koniec zawartości, którą znajdziemy w pierwszym sezonie Rocket Areny, ponieważ już 8 września rusza kolejny event w pierwszym sezonie. Tak, dwa eventy będą obecne w pierwszym sezonie Rocket Areny. Drugi event nazywa się Runaway Megadon i jest bardziej taki kowbojski wokół poszukiwań tego Megadona. Jak widzicie, Zun jest tą postacią i to jest jakby jego event wokół Zuna. Ten event będzie się kręcił. Dostępne będą oczywiście znowu nowe skórki, nowe wyzwania, nowe questy. Do gry zostanie dodana nowa mapa. Tą mapą będzie Kaio Canyon i ma być to największa mapa, jaka jest obecna w
Rocket Arenie. Zobaczymy, jak na takiej dużej mapie będzie się grało. Pamiętajmy, że to jest gra tylko 3x3, czyli 6 osób na mapie. Mam nadzieję, że przez to walka nie będzie zbyt wolna. No i w tym evencie otrzymamy nowy tryb i to jest tryb, na który, powiem szczerze, ja bardzo czekam, czyli tryb 1-1, tryb Duel Mode. Będziemy walczyli tylko z jednym przeciwnikiem, 1-1, czysty skill i będzie się okazywało, kto jest lepszy. Do tego mają być dodane rankedy, także będziemy mieli kolejny system rankingowy, oprócz tych rankedów, które są w trybie 3x3, wtedy zostanie dodany ranked 1-1. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja tego trybu, powiem szczerze, nie mogę się doczekać. I to jeszcze nie koniec, bo twórcy obiecują, że mają zaplanowane już kolejne sezony i na kolejne sezony nie będziemy musieli długo czekać, ponieważ drugi sezon ma ruszyć już jesienią tego roku, a trzeci już zimą 2021, czyli na początku przyszłego roku. Jak widzicie, kontentu i zawartości w Rocket Arenie na pewno nam długo nie zabraknie, a twórcy są przygotowani na wiele miesięcy, wiele lat wspierania tego tytułu. Mam nadzieję, że wszystko im wyjdzie tak, jak sobie zaplanowali. Mam nadzieję, że ten kontent będzie atrakcyjny i każdy będzie chciał w niego zagrać. No to tak wygląda zawartość, którą znajdziemy w pierwszym sezonie Rocket Areny. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, czy gracie jeszcze w Rocket Arenę, czy dopiero planujecie zagrać, jak wam się podoba ta gra. Mam nadzieję, że jeszcze nieraz pogramy w nią na live i będziemy mogli razem się postrzelać. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, zasubskrybować kanał. Ja już się żegnam i do zobaczenia następnym razem. Cześć! To nie twój. Oj. To nie twój dzieciak? Pieniądze zbieram, pieniądze, pieniądze, pieniądze! Nearing victory. Dobra, dobrze jest, dobrze jest. Easy. Koniec. Yeah, baby! Ale tu już się trochę bałem, jak wy mieliście takie dowództwo. No, dobre. Na początku, kurde, jak tam było, no. Yorkwin zaczęła dowodzić, to mi się miękko zrobiło, no.